Czesław Tomaszewski, Tofar Zagro. Znajdujemy się w Wielkopolsce. Właśnie ruszyły żniwa w okolicy Wrześni. Kosimy jęczmień o zimy Padura. Piękny łan, sztywne zboże, nie wylega. Kombajnista się poci, kombajn jeszcze bardziej. Czekamy na wyniki, czekamy jakie będą plony. Plantacja jęczmienia założona na stanowisku w klasie 3 do 4B. Przed plonem pszenica ozima, wysiewana około 20 września. W technologii bezorkowej. Zastosowane zabiegi jesienne, insektycydowe i fungicydowe sprawiły, że mimo długiej wegetacji plantacja nie została porażona wirusem. Wiosną jeden regulator plus nawożenie azotowe na poziomie 120 kg czystego składnika. Przed żniwami pogoda w tym rejonie nie rozpieszczała. Trudne warunki, obfite opady deszczu, gradobicie, silne wiatry mogły zachwiać i zachwiały okolicznymi plantacjami. Patrząc jednak na padurę, odmiana jest sztywna, lekko pochylona, jednakże nie tak bardzo, żeby nie można było jej z łatwością zbierać. Twarda, sztywna, o grubym ziarnie odmiana padura. Zapraszamy.